23 stycznia w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat hodowli zwierząt futerkowych, zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Czy Państwo byli również na tę konferencję zaproszeni? No, debata ma to do siebie, że występują dwie strony i wtedy ścierają się jakieś dwie ideologie, dwa pomysły na życie. Trudno nazwać debatą monolog. To była raczej taka grecka tragedia, gdzie wystąpiło kilka osób i zaproponowało swoje rozwiązania, mówiąc, że one są europejskie. Europejskie to oznacza w nomenklaturze świata, że że coś jest bardzo dobrego, co powinniśmy zaimplikować w Polsce. Otóż chciałbym pani redaktor powiedzieć i telewizorom, że w zasadzie, jeżeli chodzi o polski przemysł futrzarski, to powinniśmy używać takiego określenia, że coś jest polskie, jako duma i niech cała Europa przyjmie to do siebie i mówi, że coś jest polskie, czyli dobre, bo to jest polski przemysł futrzarski, czyli największa, jedna z największych na świecie gałęzi rolnictwa w Polsce tutaj właśnie druga co do wielkości w Europie zaraz po Danii. Więc w parlamencie europejskim mieliśmy do czynienia z taką o tą sytuacją, że przyjechali posłowie z polskiego parlamentu oraz ich koledzy z europarlamentu z no niestety partii Prawo i Sprawiedliwość i zakomunikowali całemu światu, że w Polsce pracują barbarzyńcy, czyli ci wszyscy tutaj ludzie, którzy tutaj są, możemy ich zobaczyć, to są barbarzyńcy, którzy wstają każdego dnia rano i o niczym innym nie marzą tylko jak dokuczyć zwierzętom. Przecież to wszystko tym ludziom chodzi po głowie, prawda, że Państwo o tym myślą każdego dnia. Tak? Proszę Państwa, mamy tutaj do czynienia z sytuacją następującą. W sytuacji, kiedy Polska jest atakowana ze wszystkich stron, zarzuca nam się koncentracyjne obozy, zarzuca nam się odpowiedzialność za drugą wojnę światową. Wyjeżdżają politycy polscy i komunikują całemu światu, że tutaj jest siedziba zła i barbarzyństwa. I to, co dzieje się w Europie, to jest to, co powinniśmy przyjąć na polskim rynku. Otóż dzieje się tak, że to tutaj z całego świata przyjeżdżają przedsiębiorcy i podpatrują, jak prawidłowo zwier hodować zwierzęta. Wszystkie te filmy, które widzimy w organizacjach ekologicznych pochodzą przed 6-10 lat. I najprawdopodobniej, bo też prowadzimy własne śledztwa, państwo się nie boją, że tak nie jest. Samoregulacja rynku w polskim przemyśle futrzarskim działa na bardzo wysokim poziomie. Dochodzi do sytuacji, w której pokazują te filmy z ferm, które są najczęściej nielegalne i przypisują to całości. To jest tak, jakby określić, że w jednej rodzinie w bloku mieszkalnym, gdzie mieszka 500 rodzin, jeden mąż bije żonę, to wszystkich mężczyzn trzeba pozamykać do więzień. Bo ten jeden to zrobił, zamiast tego jednego człowieka zamknąć do więzienia, tak jak tutaj po prostu zamknąć fermę ją odnaleźć, która męczy zwierzęta, jeżeli tak rzeczywiście jest, a nie likwidować cały przemysł. Poza tym bardzo ciekawą sytuacją jest to i myślę, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości, no niestety tej partii, która nam wiele obiecywała, otoczyli się w Europarlamencie osobami, które nie do końca na polskim rynku myślę takim prawicowym, bo to jest chyba prawicowa partia, zdaje się, prawda? Byliby mile widziani. Otóż był tam razem z nimi pan Stefan Eck, niemiecki eurodeputowany komunista. Komunista, tak przy jego biurze jest flaga z sierpem i młotem, który jest zwolennikiem aborcji do dziewiątego miesiąca, jest zwolennikiem tego, żeby człowiek był na równi ze zwierzęciem. Oraz była pani, w postaci listu ona była, bo nie przyjechała, pani Brigitte Bardot. Bardzo znane nazwisko, prawda? Otóż kobieta, która dokonała dwóch aborcji, która urodziła swoje dziecko, potem go zostawiła, a sama prowadzi działalność prozwierzęcą. Jakie to ludzkie? Troska o zwierzęta, a z drugiej jednak strony otaczanie się tymi ludźmi, którzy występują przeciwko podstawowej zasadzie, właściwie Bożej zasadzie, bo jesteśmy w telewizji katolickiej. To człowiek jest ponad zwierzętami, ale człowiek ma je szanować. To jest podstawa. I ci wszyscy ludzie te zwierzęta szanują. I najgorsze jest to, że nikt do nich nie chce przyjechać i popatrzeć im w oczy. Czy, proszę Państwa, ktokolwiek z polityków, którzy chcą zakazać państw, yy, 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 przemysłu, zlikwidować Waszą pracę, był tutaj na miejscu? Czy widzieliście posła Czabańskiego? Nie. Czy był tutaj może Pan Prezes Jarosław Kaczyński? Nie. Pani Lichocka była. Dlaczego tutaj, dlaczego tutaj Państwa nie było? Ci ludzie czekają i oni naprawdę istnieją. Oczywiście można sobie powiedzieć, że taki zakład powstaje w jeden dzień. A w następny można go zlikwidować, złożyć sobie i wyjechać na przykład na Ukrainę, odbudować na nowo. Przecież to jest niemożliwe. Ci ludzie mają kredyty, teraz się szacuje, pomiędzy 500 milionów, a 800 milionów euro w bankach spółdzielczych, polskich bankach spółdzielczych. To, z czym mamy do czynienia, to jest niesamowity atak na Polskę po raz kolejny. I my, młodzi Polacy, dobrze wiemy, czym to pachnie, bo czytamy. I nie musieliśmy żyć w tamtych czasach, mamy nos. Potrafimy robić ogromne przedsiębiorstwa i być dumą na świecie. My wiemy, z czym to się wiąże. Tak samo zlikwidowano polski cukier, tak samo zlikwidowano polski tytoń, tak samo próbowali likwidować kopalnie i tak samo zlikwidowano stocznie. Jak wygląda ten proces? Najpierw się wmawia, że coś jest, pani redaktor, nierentowne. To jest takie magiczne słowo powstałe w czasach pana Balcerowicza, coś jest nierentowne. A skoro nierentowne, no nikt do końca nie wie, co to znaczy, ale w zasadzie to nie przynosi zysku. Więc skoro nie przynosi zysku, no to trzeba co? Dotować. Nie ma nic gorszego niż dawanie ludziom pieniędzy za niewykonywanie pracy, bo to usypia czujność. Polscy rybacy dostają za przestoje pieniądze. Są zadowoleni, bo dostają pieniądze za brak pracy. Ale w tym czasie ktoś zabiera ich rynek. Wypływają duńskie odkurzacze, które ściągają dorsza. I kiedy Polak swoim kuterkiem peke-peke wypływa na morze, nie ma czego łowić. To może potwierdzić pan poseł Sylwester Chruszcz, który z nadmorskich terenów jest, tu ze Szczecina. Walczył całe lata o to w rybackstwie. Ale ci ludzie tego nie rozumieją. Do rozmowy z panem posłem za chwileczkę przejdziemy. Ja jeszcze chciałam spytać o te organizacje ekologiczne, bo działalność polityków to jest jedna strona, ale jaką rolę tutaj odgrywają te organizacje ekologiczne? Lobbingową. To jest bardzo proste. Lobbingową, a lobbying trzeba zarejestrować. Takie są przepisy w państwach prawa. Jeżeli ktoś jest lobbystą, musi zarejestrować swoją działalność. Jeżeli tego nie robi, działa nielegalnie. Lobbying polega na tym, że wywiera się pewną presję społeczną poprzez podawanie informacji, które oczywiście są zgodne z linią ideologiczną tych organizacji. Te organizacje są zwolennikami takich oto teorii, które są całkowicie obce naszej cywilizacji, tutaj łacińskiej, europejskiej, Polakom, żeby nie jeść mięsa. A dlaczego? Przecież ja chcę jeść mięso. Ty nie jedz, ale ja jem. Ja chcę chodzić w futrach. Te organizacje wymuszają na opinii społecznej poprzez podawanie nieprawdziwych informacji. Otóż taki komunikat, że wszyscy powinniśmy zmienić swoją, swój styl życia na styl europejski. My byliśmy niedawno w tym Parlamencie Europejskim. My widzieliśmy, jak wygląda ta Bruksela i ten cały Zachód. Żołnierze uzbrojeni po zęby, to jest ich Europa, to jest ich świat. Oni do tego doprowadzili i dzisiaj, wmawiając Polsce, że coś jest nieeuropejskie, próbują przekonać naszych rodaków, którzy niestety, no, Polska jest papugą Europy. To wiemy już od. 150 lat, tak, z literatury polskiej, że patrzymy na to, co jest na Zachodzie i chcemy to wprowadzić u nas. No ale to nie zawsze jest dobre rozwiązanie. Nie zawsze, w żadnej dziedzinie. Więc organizacje ekologiczne wpływają na polityków. Politycy z kolei, widząc w tym kapitał polityczny, wykorzystują te możliwości, no i starają się do tych organizacji przytulić. No ale proszę Państwa, no mówią na przykład to, że to jest dostatek, żeby chodzić w futrach. Że to jest jakaś grupa bogatych ludzi i oni nie powinni w tych hutrach chodzić, dlatego że to jest no takie, takie eleganckie. Po co to możemy inaczej chodzić? To od razu zróbmy komisję dobrostanu yy, i ustalajmy, co jest dla obywatela dobre, a co złe. Na przykład, czy wakacje ma spędzić w Mielnie, czy wyjechać na Hurgadę. No bo skoro spędzi w Mielnie, panie pośle, prawda? No to to jest nieeuropejskie, a z drugiej strony zostawi pieniądze w Polsce, a na Hurgadzie już nie zostawi. Tak? Nie ma czegoś takiego jak pojęcie dobrobytu. Każdy człowiek pracuje po to, żeby być wolnym po pracy. I móc swoje pieniądze wykorzystywać w taki sposób, jak tylko chce. Samo męczenie zwierząt, o którym europosłowie mówili, skandaliczna w ogóle sprawa. Skandaliczna. Poszło w Europę i świat, że Polacy nie dość, że obozy koncentracyjne otworzyli i wywołali drugą wojnę światową i pewnie Hitler miał żonę, tą matkę Polkę, pewnie jeszcze zaraz wyjdzie, to teraz jeszcze to, że Polacy to są barbarzyńcy. No piękna narracja, budujmy tak dalej, to Polska będzie silnym krajem, wspaniałym krajem.